Hej, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gierki Granny. Słuchajcie, miała być kontynuowana seria Kick the Buddy, ale z racji jakichś, nie wiem, problemów technicznych co chwilę mnie z tej gierki wyrzuca. Zdecydowałem się, że polecimy dalej i że nagram grę, która no już troszeczkę została w sumie ograna na polskich tubach, między innymi serdeczny kolega Admiro z nią grał. Niemniej jednak jako taki nieogarek kompletny, jeżeli chodzi o horrory, postanowiłem spróbować swoich sił. Jeżeli pod tym odcineczkiem będzie, myślę, 100 lajków, podobnie jak pod Kick the Buddy, to będzie kolejny odcinek z tej gierki, będziemy tę serię kontynuować. Teraz tak, jest to pierwszy odcinek również z autodakiem u mnie, czyli generalnie będzie dość głośna muzyka, kiedy nie będę nic mówił, natomiast w momencie, kiedy będę mówił, to muzyka będzie przyciszana. Myślę, że ten zabieg pomoże wam się bardziej wczuć w klimat gierki, niezależnie od tego, czy będę ją ogarniał, czy nie. I myślę, że będzie fajnie, tak więc zachęcam serdecznie do oglądania i przejdźmy. Jeżeli chodzi jakby o samą gierkę, to nie oglądałem jej u nikogo. Sam pograłem w nią dosłownie chwilę, żeby mniej więcej sterowanie ogarnąć i tyle. Tak więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Teraz tak. Mamy tutaj difficult. Polećmy na... Okej, okay, na easy mamy co? Aha, dobra, że babcia troszeczkę wolniej się porusza. Okej, tego typu... dziwne rzeczy. Dobra, pojedźmy na normal i myślę, że dać darker, żeby było ciemniej. Chyba nie, chyba damy tak, jak jest domyślnie. Okej, i be quiet. Okej, musimy być cicho, nas słyszy tutaj wszystko. Musimy tutaj uważać na wszelkie obiekty, które nam spadają i tak dalej. Musimy się chować pod łóżkami albo w szafkach. Mamy 5 dni. I używamy słuchawek do lepszego experience, do lepszych doświadczeń. Dlatego właśnie tutaj specjalnie zainwestowałem w Autodaka na ten odcinek. Być może też na innych odcinkach również będę korzystał z Autodaka. Zobaczymy jak to wypali w praktyce. Tak więc mamy pierwszy dzień. Zobaczymy jak nam pójdzie. Pierwszy odcinek będzie taki, powiedzmy, bardziej zapoznawczy z tą grą. Mówię, nie grałem w nią tak za długo, dosłownie chwilę. Ale już spotkanie z babcią miałem, tak więc wiem mniej więcej o co chodzi. Dobrze, tak więc to sterowanie jest troszeczkę toporne, szczerze mówiąc, tym bardziej, że gram na emulatorze. Staram się tutaj niczego... Ojojoj! To chyba była najszybsza dyduwa, jeżeli chodzi o tutaj tą gierkę. Dobra, dzień drugi. Nic się nie stało. Mamy jeszcze 3 dni. Jeżeli w tym sfailimy oczywiście. Więc tutaj się nic nie boimy. No troszeczkę się to rozegrałem. W ogóle tak, musimy opuścić ten dom. To jest jasne. Dobra, wyjdźmy stąd. Halo, coś się zatrzasnęły czy co? Ej, halo, co się dzieje? what? Próbujmy. Świetnie, a tu mamy sensitivity. Myślałem, że to mamy klucz, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Dobra. Możemy kłócać w ogóle, to też jest ciekawa sprawa. Ej, gdzie jest ten klucz? Może w wazonie? Zaraz to sprawdzimy. Albo i nie. Ej, czemu nie mogę wyjść? Ja chcę wyjść, halo. Jestem nobkiem kompletnym w tą gierkę, naprawdę. Ogólnie nie polecam grania na emulatorze. Sterowanie jest mega słabe, jak ta reklama, co się teraz wyświetliła. Sterowanie jest mega tutaj toporne. Dobra, dzień trzeci. Co my tu mamy? To będzie chyba najkrótszy odcinek w historii mojego kanału, tak mi się wydaje. Odcinek z gry oczywiście. W ogóle ten wazon dalej sobie tutaj w powietrzu wisi. Okej, tu możemy... O, możemy... O nie! O kurka! Chowajmy się pod łóżko. Co to było w ogóle? Halo? What the... Tak, pozdrawiam serdecznie.
Ogólnie możecie mi napisać w komentarzach, co robię źle, że nie wychodzę nawet z pierwszego pokoju. Trochę tutaj jesteśmy zakrwawieni generalnie, no ale no cóż, no lecimy, lecimy, nie śpimy. Otwórz te drzwi, gościu. Teraz nie jestem chociaż jakoś zakluczony czy coś. Nie wiem, czy ja coś źle robiłem. O kurka. Co? To jest zamknięte. To jest otwarte. Mam nadzieję, że tu nie ma halu, to jest tak ciemno. Halo. Boję się. Weźmy tutaj kucnijmy. O malutku. Merdam trochę wyżej. Bo co to było? Ona słyszy każde dźwięki, pamiętajcie. No musi być gdzieś tutaj blisko. O kurde. Nie, to jest tylko jakiś manekin pseudo. Jakby co, to gra się mi nie zwiesza, tylko tak buja na boki, bo kucam. O kurde. No nie, to już elo, to już jest po nas. Może, halo, może do pudła możemy wejść. Dobra, jest, hej. No tutaj pewnie zaraz przyjdzie. Mam nadzieję, że nie przyjdzie. Poczekajmy chwilę. No nie, halo. Leave me alone. Ej, ona tu przyjdzie czy nie? O nie! Halo, czy to była ona czy coś innego? Poczekamy jeszcze jakieś, nie wiem, 50 sekund i wyjdziemy stąd, tak myślę. Dobra, chyba jej nie ma. Chociaż? Poczekajmy jeszcze chwilę. Dobra. Mogę jakoś tu przeskoczyć czy coś? Czy to już jest rip? O nie. To już było rip. Ostatni dzień, halo. To nie brzmi zbyt dobrze, słuchajcie. Ja przypominam, że tą gierkę dopiero poznaję, tak? To jest mój pierwszy kontakt w sumie. Pierwszy noobski gameplay. Więc możecie mi dawać w komentarzach radę. Ile pułapek tu jest nastawiane. O kurczę. O nie! Won, won. Kamy. Nie, halo, halo. Proszę mnie zostawić. Leave me alone, gościu. O kurczę. Tak, myślę, że zagramy sobie jeszcze raz po prostu. O nie. Co tu się dzieje? Halo. Aż mi ciary przeszły bez kapi. Dobra, słuchajcie, zagramy sobie jeszcze jakieś bonusowe 3 dni, tak myślę. Nie wiem, czy chcę w to grać jeszcze. Piękna, piękna reklama. Dobra, zagramy sobie jeszcze... A w sumie dobra, nie 3, 2 dni. 2 dni będzie lepiej. Ja już dziękuję za tą grę komputerową. Dobra. Lecimy. Właśnie tak teraz sprawdzałem przed chwilą na nagraniu, że chyba ten autodak nie do końca działał, więc wybaczcie, jeżeli dopiero teraz będzie on działał. Mam nadzieję, że mimo wszystko było słyszalne, to co mówiłem i tak dalej na samym materiale. Dzień pierwszy tymczasem, po raz kolejny. 2 dni sobie zagramy bonusowy. Mam nadzieję, że uda nam się trochę dłużej przeżyć niż 20 sekund. Mam taką cichą nadzieję. Okej, wstajemy. On wstał, stary wstał. No i lecimy. Przypominam, że 100 łapek to kolejny odcinek z tej chorej gierki. Mam nadzieję, że ich nie wbijecie. Pozdrawiam. Świetnie, to już... To już jest po mnie. Zamknijmy... Halo? Tak, tak, świetnie. Może jednak 3 dni zagramy, zobaczymy, jak długi będzie ten dzień numer 2. I have to leave this house. No tyle to ja wiem, mordo. I znowu nie wyjdę stąd. Co tu jest napisane? 5 days, to niezłe 5 days.
Nie wiem, czy ja mam się w takim wypadku. Ej, halo, dopiero teraz mogę zobaczyć. Teraz dopiero widzę, że mogę te przedmioty łapać. Drop. A okej. Okay. O kurka, to niezły kamień ze mnie. Halo. Aż mi ciary znowu przeszły. Nie by się tego spodziewałem, ale cóż. Generalnie sterowanie na emulatorze jest bardzo, bardzo ciężkie. Świetna reklama Musical.ly, dzięki. Sterowanie jest bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o... o emulator. Nie polecam gry na emulatorze. Bardziej w nocy. Idziemy tam, gdzie byliśmy wcześniej. Tu jest zamknięte, to wiemy. O kurka! Ja muszę chyba te sensitivity zwiększyć i zagramy jeszcze jeden dzień. Mam całe... ciary na plecach dosłownie. Mimo, że się spodziewałem, że to się już zakończy, tak, ale... No, gierka ma dość specyficzny klimat. Nie da się ukryć. Dobra. Ja sobie te sensitivity zaraz zwiększę, o. Tak zdecydowanie. O, od razu lepiej. Dobra, uciekamy stąd. Wiesz, w sumie halo, powinienem kucać może. Teraz to już walić te kucanie. Nawet nie zamykam drzwi wyjątkowo. Chowamy się do tego pudła. Myślę, że to będzie dobre wyjście. Tu nas nie znajdzie Eloessa. Mam nadzieję, że żartuję z tym I see you. Nie patrzmy się w ogóle. Chowajmy się. W ogóle na drugą stronę patrzmy. Ja chyba nie strzeliła, że my tu jesteśmy. Dobra, wyjdę stąd. W ogóle, halo. Są jakieś... Ej, mogę odsunąć jakoś czy coś? Dajcie mi znać w komentarzach oczywiście. Wszelkie tutaj protipy i tak dalej mile widziane. Jejku, to sensitivity jest teraz za duże. Dobra, to się zaraz zawali. A może jak będziemy kucać, to może się nie zawali, halo? Dobra, jednak się zawali. To tak, może schowajmy się z powrotem do pudła. Sensitivity mam teraz za duże. Brzmi gierkę lak, czy czasami, o. Co to było? Ej, ej. Dobra, wierzę w to, że jednak jej tutaj nie ma, nigdzie w pobliżu. Na razie w sumie jej kucajmy. To nie ma sensu. O nie! Dobra, słuchajcie moi mili, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o gierkę Granny. Na sam koniec tego jakże pięknego odcinka chciałem jeszcze pozdrowić tutaj widza, który wygrał pozdrowienia w kole Fortuny. Jest nim tutaj nasz serdeczny przyjaciel, serdeczny donator. Pan Osek 13377. Pozdrowienia dla ciebie. Ja tymczasem z wami się żegnam. 100 lajków, kolejny odcinek z gry Granny. Wszelkie tipy, podpowiedzi w komentarzach mile widziane. Ja tymczasem z wami się żegnam. Na razie, cześć. Mam nadzieję, że kolejnego odcinka z tego nie będzie, bo będzie zawał serca. Pa, pa.